Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 3 werset. Zawróć, jeśli to możliwe. Sytuacja z życia codziennego. Jadąc samochodem, ktoś pomylił drogę i opowiada teraz, co się mu przydarzyło. Jadąc samochodem, pomyliliśmy drogę. Następnie zorientowaliśmy się sami lub też nasza nawigacja powiedziała przyjaznym głosem, zawróć, jeśli to możliwe. Nie lekceważymy tego głosu i robimy wszystko, by wrócić na właściwą drogę. Zawracanie jest zawsze irytujące. Zazwyczaj chce się tego uniknąć. Jednak, jeśli ktoś pojedzie dalej w złym kierunku, to zaszkodzi sobie jeszcze bardziej i nigdy nie dojedzie do celu. Tylko zawrócenie jest rozwiązaniem. Jak wygląda nasze życie? W czasie między naszym narodzeniem a śmiercią jesteśmy niejako w drodze. I ta droga musi mieć właściwy kierunek. Czy jesteśmy pewni, że cel naszego życia jest właściwy? Czy jesteśmy pewni, że zdążamy do Boga i do chwały w niebie? Każdy inny cel w naszym życiu to pomyłka. Biblia pomaga nam obrać właściwy kierunek. Możemy dowiedzieć się, że od kiedy grzech wszedł do świata, wszyscy ludzie znaleźli się na złej drodze. Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyli i nie osiągną chwały Bożej. List do Rzymian, 3 rozdział, 23 werset. To oznacza, że każdy z nas mija się z celem, który wyznaczył nam Bóg i który odpowiada Jego chwale. To jest zatrważające i ciężko nam to zaakceptować. Tak jak w sytuacji na drodze i tu jest tylko jedno wyjście. Jeśli nie chcemy wiecznie cierpieć, rozwiązanie brzmi, proszę zawrócić.